uśmiech na twarzy, uśmiech w sercu. Dzisiaj jest Dzień Matki. Tej, która daje bezpieczeństwo, tej, która daje ciepło, tej, która dba o swoje dzieci. Jednak dzisiaj mamy Dzień Matki oszukanej przez PiS. PiS, który odebrał poczucie bezpieczeństwa matkom, który odebrał poczucie bezpieczeństwa dzieciom, samodzielnych rodziców. PiS, który powiedział, że samotni rodzice to nie rodzina. PiS, który odebrał możliwość wspólnego rozliczania się z dziećmi przez samodzielnych rodziców. Dlatego dzisiaj mówimy jasno. Lewica złożyła poprawki przywracające możliwość rozliczania się wspólnego samotnych matek z dziećmi. Również taką inicjatywę podjął Senat, przywracając możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców, samotnych matek, samotnych ojców. Jako Lewica będziemy stać na straży tych przepisów i tego, żeby ten dzień nie był dniem rozpaczy samotnych matek. Będziemy walczyć skutecznie o to, by wspólne rozliczanie się dzieci, rodziców z dziećmi było realnym prawem i by nie była łamana konstytucja z tego powodu, ponieważ jasno konstytucja mówi, możemy rozliczać się wspólnie i nie wolno dyskryminować żadnego rodzica. Dlatego w Dniu Matki jasno mówimy. Samodzielne matki to matki, które walczą o swoje dzieci. O ich bezpieczeństwo, o ich miłość i o to, by czuły się niedyskryminowane. Stajemy murem za matkami w Dniu Matek. Zapraszam. Szanowni Państwo, to był piękny dzień. Dzień Matki. Jednak nie jest to piękny dzień dla matek samotnych, dlatego że PiS uderzył poprzez zabranie wspólnego rozliczenia z dziećmi. Niestety odbywa się to krzywdą naszych dzieci. Często ciężko pracujemy kosztem czasu wolnego, czasu dla naszych dzieci. Jednak nawet gdy chcemy ciężko pracować i brać na godziny, to są grupy, które spotykają pewne problemy. Na przykład matki dzieci niepełnosprawnych. Niestety one, które mają zasiłek socjalny, dodatkowe nadgodziny, aby dorobić, wiemy jaka jest inflacja, wiąże się to z utratą tego zasiłku przyznanego na dziecko niepełnosprawne. Następną grupą są to matki samotne z administracji. One niestety od dawna nie dostały podwyżek. Chcąc dorobić, muszą otrzymać zgodę przełożonego, a wiemy, że nie jest łatwo uzyskać taką zgodę. Także, Szanowni Państwo, jestem tutaj znów, aby walczyć o te matki, o samotne matki, o wspólne przywrócenie rozliczenia z dzieckiem, o dzieci niepełnosprawne i również o matki pracujące w administracji skarbowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy Dzień Matki, jeden z najpiękniejszych dni w polskim, ale nie tylko w polskim kalendarzu. A my, matki, znowu tutaj stoimy. Dlaczego? Dlatego, że znowu musimy o coś walczyć, znowu się czegoś domagać i znowu o coś prosić. Ale samotne matki nie oczekują już od tego rządu zbyt wiele. Proszą tylko o to, żeby oddał to, co zabrał, a zabrał pieniądze. Zabrał pieniądze, które dzisiaj w polskiej rodzinie odgrywają bardzo duże znaczenie. PiS bardzo wiele mówi o rodzinie, w bardzo pięknych słowach. Ale chciałam zapytać, co zrobił, gdy matki upominały się o godność niepełnosprawnych dzieci? Co zrobił, gdy matki codziennie zbierają pieniądze na chore dzieci, tak jak w przypadku SMA, gdzie PiS zabrał dotacje, a następnie obarczył dodatkowym podatkiem? I nie mogę tu dzisiaj nie wspomnieć o kobietach, które marzą, by ten dzień był ich świętem. O milionach par, które borykają się z problemami niepłodności, bo PiS zabrał refundację dotyczącą in vitro. Szanowni Państwo, PiS bardzo ładnie mówi o rodzinie, bardzo dużo i bardzo wiele, ale gdy w tej rodzinie przychodzi jakikolwiek problem, jakakolwiek choroba, zostawia tą rodzinę samą, tak jak zostawił samotne matki. Dziękuję.
Dlatego też w tym dniu życzymy wszystkim mamom, tym, które dzisiaj są mamami, tym, które chcą być mamami, szczęścia, pomyślności, poczucia bezpieczeństwa i tego, żeby państwo polskie ich nie dyskryminowało i żeby miały naprawdę godne życie, żeby im tej godności nie odbierać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękuję.